Ile kosztuje remont mieszkania? Ile pieniędzy trzeba wydać, aby dzisiaj wykończyć mieszkanie? Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Dla tych z Państwa, którzy dopiero dołączyli do mojego kanału, krótko przypomnę, że przez ostatnie lata zrobiłem grubo ponad 120 kompleksowych remontów, blisko 400 tak zwanych flipów. Więc trochę na ten temat doświadczenia już pozbierałem. A ponieważ dostaję od Was dużo zapytań, i ja dostaję, i Handy Design, z którym współpracuję przy moich remontach, dostajemy: A ile trzeba wydać, a ile remont kosztuje? Więc pomyślałem, że przybliżę Wam ceny remontu dzisiaj czyli grudzień 2022 roku tak na szybko żeby nie przeciągać do końca tego nagrania taki prosty szybki sposób e, liczenia to pewnie przy mieszkaniach e, średniej wielkości jak na polskie warunki czyli między 40 a 65 m2 trzeba by było liczyć 4 do 4,5 tysiąca zł za metr kwadratowy powierzchni czyli jeżeli mamy do wykończenia mieszkanie 50 m kwadratowych, to dobrze razem z wyposażeniem jest um, policzyć sobie taką kwotę w okolicach 200 tysięcy złotych. I teraz bardzo często klienci, którzy e, przychodzą do Handy Design, zamawiają projekty, najpierw te budżety ustalają sobie niskie, a potem się okazuje, że, mm, no, że ta jakość nie będzie, nie będzie fajna i ta cena rośnie. E, dla tych osób, które oglądają mój kanał dłużej, ja też moi drodzy z wielkim sentymentem patrzę na, na to, jak jeszcze kilka lat temu byłem w stanie wyremontować mieszkanie 40-kilometrowe za 42 tysiące złotych. Ze wszystkim, jak to mówią nasi sąsiedzi Czesi, to se ne panie, więc już tak nie będzie. 20% inflacja, a w branży budowlanej znacznie wyższa, spowodowała, że to, co jeszcze jakiś czas temu kosztowało X, dzisiaj kosztuje spokojnie 2X. Doskonale pamiętam remonty ostatnio tak przeglądałem gruntowny remont mieszkania absolutnie z tynkami, z podłogami. Mieszkanie z lat 50. ubiegłego wieku, gdzie koszty robocizny 140 metrów. Koszty robocizny wynosiły jeszcze te 3 lata temu 50 tysięcy złotych. Dzisiaj same koszty robocizny tego mieszkania trudno by mi było znaleźć ekipę, czy przekonać moich wykonawców, żeby to zrobili poniżej 150 tysięcy złotych. Same koszty remontu. Teraz jeszcze jedno ważne rozróżnienie. Remontujemy mieszkania z rynku wtórnego, czyli tak zwane stare, używane, a wykańczamy mieszkania od dewelopera. Co do zasady, te mieszkania od dewelopera są bardziej przewidywalne, no bo tam wszystko mamy na wierzchu, widzimy, nic nie musimy wyburzać. Znaczy, bardzo często wyburzamy jakąś ściankę działową, zmieniamy rozkład funkcjonalny tego mieszkania od dewelopera, ale jednak jest tam mniej niespodzianek. Instalacje są nowe, co najwyżej trzeba je przebudować, i tych wyzwań jest mniej, więc być może w zależności od stopnia skomplikowania projektu architektonicznego, to ten remont, to wykończenie na rynku pierwotnym powinno być szybsze i trochę tańsze, ale tak jak mówię, to wszystko zależy od poziomu skomplikowania. Teraz, gdybyśmy mieli to trochę rozbić na części, ja też powiedziałem, że to jest około 4-4,5 tysiąca, to są mniej więcej tyle wydają klienci, aby uzyskać dobry standard. I teraz, ze względu na to, iż ten, te koszty czy wykończenia, czy remontu są tak znaczące, to warto jest przeprowadzić ten remont tak, aby uzyskać efekt końcowy, który będzie stanowił wartość dodaną. Czyli jeżeli mieszkanie, załóżmy, bo takich cen już nie ma, od dewelopera kosztuje 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, wykończenie tego mieszkania 4 tysiące złotych za metr kwadratowy, to warto, żeby efekt finalny był warty, 15-16 tysięcy złotych, a nie 12. Eee, prowadząc biuro pośrednictwa nieruchomości, bardzo często spotykam się z sytuacją, w której klient widać, że dużo wydał na remont, są drogie materiały, tylko nic do niczego nie pasuje i albo tak po prostu najnormalniej no na świecie nie ma efektu wow. Nie ma tego czegoś, za co klient kupujący chciałby zapłacić coś. Ekstra. I teraz ten rynek robi się też trochę kryzysowym rynkiem po prostu. Więc to przy okazji rozmowy z jednym z policjantów w Wydziale Przestępczości Oszustwa, mienie sami są zdziwieni, że prowadzą dzisiaj sprawę kilku Stolarzy. Ja akurat składałem zawiadomienie w stosunku do stolarza, który zapomniał wykonać zlecenia, za któremu zapłaciłem 11 tysięcy złotych zadatku. I się okazało, że nie jestem jedyny. Natomiast ten mój stolarz przynajmniej nie był tak kreatywny. Już sprawa sprzed jakiegoś czasu, bo słyszałem o historii, w której pani podpisała umowę, przyjechał pan, dał swoją wizytówkę. Wpłaciła zadatek, po czym dopłaciła, no i meble nigdy się nie pojawiły. A gdy Państwo pojechali do stolarni, okazało się, że adres wskazany na wizytówce i w umowie to szczere pole. Słyszę od Was, od osób, które ze mną kontaktują się, że jest coraz więcej osób, które są w jakiś tam sposób naciągane. Myślę, że to jest kwestia kryzysu, też nieznajomości matematyki przez wielu wykonawców, którzy. Podpisywali umowy na długo do przodu, nie kupili od razu materiałów, i potem się okazuje, że te materiały bardzo podrożały I nawet gdyby chcieli to zrealizować, to po prostu musieliby do tego dołożyć, a nie mając czego dołożyć, więc zaczyna się różnego rodzaju kombinowanie. Ale zacznijmy od początku. Pierwszym bezwzględnym elementem, który z punktu widzenia remontu czy wykończenia jest najtańszy i może zaoszczędzić ci najwięcej to jest projekt architektoniczne. Mam też trochę takie wrażenie, że architektem jest dzisiaj w Polsce co druga osoba, więc z doświadczenia moich klientów, mojego doświadczenia warto jest wybrać świetnego architekta. Nie znam dobrych projektów architektonicznych w cenach poniżej 200 zł za metr kwadratowy projektowanej powierzchni. Dzisiaj ja wiem, wiem, powiecie początkujący przecież biorą mniej, nie mają kosztów. Jak to ktoś mi ostatnio powiedział, bez rachuneczków, robią na lewo, na nielegalnych programach i tak dalej. Wszystko fajnie, tylko co, jak zaoszczędzisz na projekcie 2000 zł, bo my o takich pieniądzach rozmawiamy, czyli wybierzesz kogoś, kto do Twojego mieszkania 40 metrów e, zrobi ci projekt, za tam 100-120 zł. Więc zaoszczędzisz 2-3 tysiące złotych, zaoszczędzisz, a potem się okaże, że materiały są źle wyliczone że jest wyliczone za mało, za dużo. No przecież wystarczy pomyłka kilka metrów kwadratowych gresu i już ta różnica jest zniwelowana. Już nie mówiąc o tym, że bardzo często okazuje się, że fajny pomysł na papierze jest absolutnie niefunkcjonalny w użytkowaniu. Czy Użyte materiały są w projekcie, są na przykład niedostępne, trzeba na nie bardzo długo zaczekać, bo ktoś gdzieś tam skądś je zamawiał. Albo tani projekt oznacza, że potem ktoś ma kickbacki, czyli dostaje prowizję ze sklepów, w których Ty kupisz drożej. Więc de facto i tak swoje zarobi. Wybierzcie dobrze architekta. Pochodźcie po stronach, po Instagramie, po Pinterestie, Wybierzcie kogoś, kto już ma doświadczenie, kto zrobił setki projektów, ma gotowe, także możecie zobaczyć co najmniej 30-40 realizacji, nie wizualizacji, nie projektów, ale zdjęć z realizacji. Wtedy dopiero będziesz mieć kogoś, kto ma doświadczenie. Całkiem szczerze, mnie też się wydawało, że dużo na ten temat wiem. 8,5 roku temu, wtedy, kiedy zaczynałem zawodowo zajmować się nieruchomościami. 120 remontów później, mogę powiedzieć, że coś już trochę na ten temat wiem, ale ile frycowego zapłaciłem? Ile zadatków, zaliczek dla ekip na materiały budowlane? Na to, panie Michale, będziemy po drodze jutro jechali, to od razu wstąpimy po wylewkę, pan nam da 2000, wylewka nigdy nie dojechała. I co z tego, że mam pokwitowanie, że umowa podpisana jak panowie mają zero majątku? Więc zaczynamy od dobrego projektu architektonicznego. Błędem bardzo często przez was popełnianym jest to, że zaczynacie interesować się swoją nieruchomością i poszukiwaniem projektu wtedy, kiedy odbieracie już klucze od dewelopera, albo wtedy, kiedy kupiliście już mieszkanie. Gdzie tak naprawdę w przypadku umów deweloperskich, ty przecież na długie miesiące do przodu wiesz, kiedy mniej więcej ten projekt będzie. Ukończony, kiedy otrzymasz klucze do mieszkania, więc warto co najmniej na te trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia prac rozpocząć współpracę z architektem. Po pierwsze, nie spieszysz się wtedy. Po drugie, stworzenie dobrego projektu zajmuje co najmniej w okolicach dwóch, trzech miesięcy. Chyba, że chcesz w ciągu pięciu minut mieć presję, że musisz podjąć decyzję. Czy coś Ci się podoba? A ja uważam, że warto sobie dzień, dwa przemedytować, przemyśleć to, co chcę, aby było w moim mieszkaniu. Kolejna rzecz to ekipa remontowa. I jak wygląda rynek dzisiaj? Ponieważ na rynku pośrednictwa obserwujemy kosmiczne spowolnienie, jeżeli chodzi o liczbę transakcji. Nie ma co się dziwić. Akcja kredytowa w przypadku kredytów hipotecznych to jest, mamy spadek na poziomie 70%, um, więc jest mniej remontów, mniej wykańczania mieszkań. To pokaz, to też tworzy sytuację, w której jest więcej dostępnych wykonawców. To wcale nie znaczy, że ci wykonawcy będą tani i przestrzegam przed szukaniem tanich wykonawców. To się nigdy nie kończy Dobrze, bo potem tani wykonawca, i wiem, 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 diaksem można dociąć wszystko. Super, na 120 remontów jeszcze nie widziałem nieuszczerbionych płytek 45 stopni szlifowanych diaksem. Diaksem to se można przeszlifować mały kawałek gresu, ale nie ciąć gres na przykład 120 na 120. A taka maszyna e, do cięcia tego gresu Sensowna, to jest dzisiaj koszt około 7 nawet do 12 tysięcy złotych. Więc tania ekipa nie ma takich pieniędzy, żeby kupić odpowiednie narzędzia, które są niezbędne do tego, żeby w odpowiedni sposób wykonać projekt. Dodatkowo, wybierając ekipę, dzisiaj warto jest też zwrócić uwagę na to, czy robili podobnej jakości klasy projekty, żeby się nie okazało, że. Panowie no, do końca nie wiedzą, czy najpierw idzie sterowanie do LEDów, czy najpierw idzie transformator do LEDów. I jak wam zamienią to miejscami, to się sterowanie spali. Przykład jednego z moich e, klientów, jak rozmawialiśmy na temat. Niby wszystko panowie wiedzieli. Więc im wcześniej zaczniesz szukać, tym lepiej. Jeszcze jedna rzecz. E, ja wiem, że bardzo często to jest łatwiej, czyli idziecie na taką łatwiznę, że to wykonawca przynosi wam umowę, a wy ją podpisujecie, przeczytaj dokładnie tą umowę. Skonsultuj ją z prawnikiem. Ta porada dzisiaj będzie cię kosztowała 200-300 zł. Niech ci ktoś tą umowę skonsultuje. Nie traktowałbym umów z wykonawcami jako umowy adhezyjne, takie, że ty musisz ją podpisać, tak jak jest. Bo bardzo często zobaczysz tam, że ty musisz wszystko, a wykonawca odpowiada za niewiele. Więc niech ta umowa będzie przemyślana, żeby się nie okazało, że po raz pierwszy ją naprawdę przeczytałeś wtedy, kiedy pojawiło się jakieś wyzwanie. I teraz ja jestem dużym fascynatem tego, żeby dmuchać na zimne wtedy, kiedy jeszcze wyzwania się nie pojawiły. Cena robocizny przy wykończeniu czy remoncie to jest dzisiaj co najmniej 1000 zł za metr kwadratowy. i nie dotyczy, nie dotyczy to nieruchomości 19 m2 lokal usługowy. Tam ta kwota będzie znacznie wyższa. Natomiast jeżeli rozmawiamy o tym przedziale 40-65 m, trzeba liczyć się, że koszty robocizny będą na poziomie między 1000 1300-1400 złotych. Przestrzegał też bym przed robieniem Remontów z firmami, które nie istnieją. Czyli no, w sumie ty, jako konsument, no to, to już mało, że to jest nielegalne, ale ty, jako konsument, no to wreszcie to po co ci ten VAT dopłacać? Oni te koszty pracy mają i tak dalej, więc ta branża sobie tak częściowo hula na delikatnej szarej strefie albo po prostu na nielegalu. No tylko wyzwanie pojawia się wtedy, kiedy coś idzie nie tak i ty nie masz kogo pozwać. Ty nawet składając doniesienie, no to może się okazać, że poza jakimś imieniem i nazwiskiem, który szybko z dowodu zobaczyłeś, to tam nikogo nie ma albo firma jest zawieszona. Więc zrób sobie chwilę, zajrzyj do CIDG, zajrzyj do KRS-u, zobacz, czy firma istnieje. Nie jest złym pomysłem wpisanie też ludzi, sprawdzenie ich. W biku, w bigu, zobaczenie, czy nie mają zaległości, czy nie są notorycznymi dłużnikami. I tam niezapłaconego rachunku za telefon komórkowy na 300 zł bym się nie czepiał, ale być może będą tam jakieś większe wpisy. No bo jak człowiek był nieuczciwy w poprzednich kilku czy kilkunastu zdarzeniach, to prawdopodobieństwo, że ty na tym dobrze nie wyjdziesz, też jest. Znaczące, więc to są mniej więcej te koszty. Jeżeli chodzi o koszt projektu, będzie to pewnie w okolicach 200 zł, może trochę ponad za metr kwadratowy, wtedy kiedy projektuje to dobry architekt, czyli taki, który zaoszczędzi ci pieniądze. Każde z moich 120 mieszkań zostało zaprojektowane przez Handy Design pod pieczą Pauli Stankowiak, szefowej Handy Design, i każdy z tych remontów. Sposób jego przeprowadzenia sprawił, że na tym zarobiłem. Czyli e, później w kosztach remontu, w użytych materiałach, w efekcie walk wow, wielokrotnie zarobiłem na tym koszcie e, projektu. Druga rzecz, e, pamiętaj o tym, że jak weźmiesz sobie jednoosobową ekipę, dwuosobową ekipę, to ten remont może się przeciągać w nieskończoność, więc masz koszty tego, że być może masz jakieś drugie mieszkanie, że mieszkanie nie jest wynajmowane w tym czasie. Więc ja wolę ekipę, która takie mieszkanie 40 metrów wykończy mi w 10 tygodni, co jest absolutnie realnym terminem i mogę je wtedy od razu przygotować i wynająć, jeżeli rozmawiamy o inwestycji pod wynajem. Teraz tak, no dobrze, zamówiłeś projekt, znalazłeś ekipę, na podstawie tego projektu ekipa Ci wyceniła ten projekt. Podpisz dobrą umowę, żeby się nie okazało, że masz jeszcze 15 różnych ekstrasów do dopłacenia w każdym tygodniu, bo tego nie było, tamtego nie było, niby było, źle, napisałeś, źle podpisałeś złą umowę. A jeżeli nie masz dużo czasu i nie znasz się na remontach, i nie chcesz się znać, bo jesteś świetnym stomatologiem, bo masz firmę logistyczną, bo pracujesz w branży IT, to dogadaj się z tym architektem, który stworzył Ci projekt, żeby zapewnił Ci także nadzór nad inwestycją i odpowiadanie na czasami 7 pytań dziennie ekipy remontowej. Ja lubię, kiedy ekipy pytają, jeżeli czegoś nie potrafią zrobić, bo wolę tak, niż najpierw zrobią. Okaże się, że jest nie tak i bywa, że jest to efekt nieodwracalny, bo inaczej trzeba było skuć i od nowa zapłacić za materiały zużyte do wykonania. Ale ty, jako amator remontów, nie będziesz w stanie odpowiedzieć na ich pytania. I to jest taki dżung, który bardzo często mam, kiedy. Oglądam mieszkania klientów do sprzedania, i ten modus operandi jest bardzo często taki sam. To znaczy, wie Pan, robiliśmy to dla siebie, no tak w życiu wyszło czyli w 50% przypadków, tak w życiu wyszło, że musimy sprzedać, albo zdecydowaliśmy, że chcemy sprzedać, no i to jest świetny design. Żona była projektantem. I ja nie wiem, co mam powiedzieć, no bo żona stoi, więc nie chciałbym psuć sobie tych relacji, ale szczerze oceniając, to był po prostu nie najlepszy pomysł. Trzeba było wziąć architekta, niech tam żona doradza temu architektowi, doradza, niech to będzie jej projekt, jej niech będzie, ale zapłacić architektowi i mieć wnętrze, które się potem łatwo, szybko sprzeda. Ja osobiście na każdą nieruchomość patrzę jak na nieruchomość do sprzedania. Jeżeli będzie klient, który przyniesie odpowiednią kwotę. Każda z moich nieruchomości jest do sprzedania. Oczywiście bardzo je lubię, więc odpowiednio drogo je wyceniam i mam nadzieję, że nikt mi tyle nie da, bo inaczej musiałbym je sprzedać. Także podsumowując, dzisiaj liczyłbym na koszty na poziomie 4 do 4,5 tysiąca złotych w tym przedziale między 40 a 65 m kwadratowych. W tym mamy już projekt architektoniczny, nadzór, robociznę, materiały budowlane, materiały wykończeniowe, meble, osprzęt, więc mamy już kompletne, kompleksowe wykończenie czy remont mieszkania. To jest realne, uzyskamy dzięki temu efekt wow! Podniesiemy wartość mieszkania, czyli Twoje 10 tysięcy plus 4 na remont zrobi 16 na koniec, więc już zarabiasz. Zobacz, dzięki temu, że dobry projekt podniesie wartość Twojego mieszkania, liczoną jako cena nabycia mieszkania do remontu czy w stanie deweloperskim, plus koszty tego remontu, będziesz mieć jeszcze plus, który często spokojnie jest na poziomie 5, 7, 15%, a bywa, i więcej. Dlatego, że gdybyś potrzebował sprzedać to mieszkanie, to część osób zapłaci ci za ten Twój wysiłek, czas, za to, że oni wchodzą na gotowe, że nie muszą się tym zajmować, że przez czas remontu nie muszą wynajmować jakiegoś mieszkania przez pół roku po 5-6 tysięcy to też jest dodatkową kwotą dla nich potem tylko wchodzą gotowe mieszkanie, które widzą, jak wygląda. I coś, o czym bardzo często mówię, Podczas mojego szkolenia sekrety wynajmowania. Dobrze przeprowadzony remont, ładne mieszkanie, które wystaje poza te pomysły, standard babciny, meble skupione na OLX-ie i pomarowaliśmy wspólnie z wujkiem. Ta jakość to jest to, co lubią dzisiaj najemcy i są gotowi zapłacić dużo więcej ekstra. Dla porównania, mam takie mieszkania, które w tym samym budynku. Wynajmuję dwa razy drożej niż oferty, które są wystawione na portalach przez innych właścicieli mieszkań pod wynajem. To jest ta sama wielkość mieszkania, ten sam budynek, tylko ja mam projekt i wykonanie premium. A ja nie chciałbym nawet, żeby mój wróg mieszkał w tym standardzie, który oni tam proponują. Więc nie lokalizacja, a standard wykończenia. Standard wykończenia wyposażenia to coś, co sprawia, że mieszkanie staje się domem. Czy to jest coś, co jest dla Ciebie, czy dzisiaj myślisz, że to jest dla Ciebie, ale z czasem być może sprzedaż, warto jest mieć taką perspektywę, że jeżeli kiedyś będę musiał sprzedać, to bardzo szybko to nastąpi, ponieważ jest to dobry projekt, fajnie wykonany i te rzeczy, których ja szukam w każdym projekcie to jest chcę, żeby był efekt wow. Chcę, żeby użyte materiały były trwałe i chcę, żeby to mieszkanie było funkcjonalne. I oczywiście wszystko to razem wykonane w sensownych pieniądzach, ale nie szukam oszczędności tam, gdzie nie warto jest ich szukać, bo potem się okazuje, że coś co powinno być na długie lata a mam takie mieszkania, które są wynajmowane już od 8 lat i właściwie po corocznym, delikatnym odświeżeniu nie widać śladów ich użytkowania, więc nie muszę co kilka lat ich wyłączać z wynajmowania, znowu robić jakieś remonty, wymieniać coś. Zrób raz dobrze. Nie oszczędzaj na projekcie, wybierz dobrą ekipę, która zna się na robocie sprawdź, skonsultuj z prawnikiem umowę, którą podpisujesz, albo jeżeli nie chcesz się tym zajmować, zleć komuś wykonanie tego na gotowo pod klucz, tak, żeby mieć to z głowy, otrzymać na koniec klucze, mieć gwarancję rękojnie, jak coś nie będzie działało, coś się może zepsuć. Jest to niesamowity komfort. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Jeżeli jest to odcinek, który przyniósł wartościowe treści dla Was, to będę zawsze bardzo uradowany Waszym komentarzem pod spodem, łapką do góry. Dziękuję bardzo serdecznie i do następnego razu.